Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i oto kolejny odcinek z Novalands. Czy Novalands, jak ktoś co to pokazuje. I cóż, dzisiejszy epizod będzie niezwykle wspaniały i wielki i ciekawy, ponieważ udało się naprawdę dobrze ogarnąć parę rzeczy. Nawet patrzcie, jak tutaj pięknie. Produkują 4 piece stalowe. Tutaj teoretycznie, mówię teoretycznie, bo praktycznie niestety za mało piasku jest. Mamy 4 piece szklane. Więc no. Dzisiaj, powiem wam szczerze, nie wiem co będziemy robić. Poza jedną prostą sprawą, którą tak w sumie ogarnąłem szybko, że spróbujmy może ulepszyć trochę pracę nad naszymi materiałami. Więc tak, pozwólcie, że rozmontuję kilka piecy, bo chciałbym zobaczyć ten zaawansowany piec, jakby to wyglądał. Czy to jest opłacalne, czy nie. Ale nawet tak, zaawansowany piec. Bierz przepis, razy 3. Sztabka żelaza. Maksymalny stack 100. Okej. Okay. Pracuje wolniej, teoretycznie już tak samo, w sumie nie wiem. Ale dobra, zamiast posiadania wielu pieców takich mniejszych, możemy przerzucić się na kilka takich właśnie już zaawansowanych pieców. Tak, dzisiaj to chyba będzie główna rzecz, którą tutaj będę starał się ogarnąć, czyli... No, ogarnijcie lepiej tych piecy. I tak, skoro ogarniamy tamte, to tutaj też możemy ulepszyć te miedziane, teoretycznie. Pytanie, czy tylko będziemy potrzebować aż tylu? Teoretycznie tak, bo składuje się dużo tutaj rudy miedzi, więc rozwalmy zwykłe i szybko załatwimy to. Szybko to załatwimy. I tak, z ważnych jeszcze innych rzeczy sprawdziłem i panele słoneczne pracują też w nocy, więc tak. I mamy czym się przejmować, jeśli chodzi o to, że w jakichś tam czasach nie będą nam pracować. Wszystko jest działające non-stop. Więc tak. I okej. Piece węglowe też niszczymy, postawimy jeden ten ogólny, mocniejszy. I... Powinno być okej. Nasza wyspa generalna jest już przystosowana teoretycznie do wszystkiego. No może z jednym, ale nie mam na rzeczy niczego, co wymaga panela słonecznego. I w sumie może tak pozostać. Ja wiem, że mógłbym postawić tutaj piece też te na stal. Byłoby super, ale wolę mieć stal tutaj po prostu i tyle w temacie. I właśnie, jeśli chodzi o co... O, to sam achievement. Za 50 sztabkę stali. Jeszcze możemy w sumie ogarnąć. Pewnie te lepsze piece. Nie. Ładniej to będzie wyglądać na pewno. Tak, zaczniemy od przerobienia w sumie w lepszym piecu. To się bardziej składuje. Powiedziałbym, że mieć. Więc piec na mieć. Proszę. Pierwszy. Tak. Żelazo możemy tutaj opuścić, bo to bez różnicy. Okej, okay, stal jest już na kolejny, to weźmiemy tym razem piec. A niech będzie znowu miedziany. Dwa miedziane, dwa... Żelazne powinny wystarczyć na spokojnie. A co to będzie? Teoretycznie będziemy mieć więcej miejsca na inne rzeczy. Znaczy co teoretycznie, w praktyce co? Powiedziałbym, że nie. W praktyce naprawdę. I tak, nie mam co tutaj postawić, więc tak. Ale najważniejsze jest to, że pracują wszystkie piece. Skoro tak już jest tutaj ogarnięte, nie chcę tego. Zobaczmy, ile mamy stali przygotowanej. Sztabki. Jeszcze kolejnego pieca nie postawimy. Z tego co widzę, tutaj to kwestia teraz tylko i wyłącznie, no... samych piecy. Postawimy kolejnego, bo stal się za wolno produkuje. Jeszcze nie jest to żaden problem, tak dokładnie mówiąc, że jest wolna produkcja stali.
Tak, wyrobimy ze wszystkim. To jest tylko kwestia czekania na to, aż się pojawią poszczególne sztabki. Dobra. Teraz tak, tutaj piec pierwszy na żelazo. Widzę, że no, nasz bot, dostawca, szybko to ogarnia. I czyżby nam brakowało węgla? O, proszę. Proszę. Chyba trzeba będzie zainwestować w te rzeczy. Definitywnie, skoro nam węgla zaczyna brakować na obsługę tego wszystkiego. Poważnie zaczyna brakować. Dobra. Nie zniechęcajmy się jednak przez to do ogarniania wszystkiego, bo no, mamy trochę rzeczy do zrobienia. A nie będę was okłamywał, no fajnie byłoby mieć to wszystko już ogarnięte. I tak, mamy bardzo dużo szkła, jak widzicie. Więc... Butle z tlenem możemy teraz ogarnąć. I dalej już tutaj potrzeba plastiku. Więc musimy teraz to odkryć. A to za tym idzie... Stal. Szczęście produkcja stali u nas jest stabilna. Może i powolna, ale przede wszystkim stabilna, jak już to powtarzam. Więc chyba będzie dobrze. A właśnie, jeszcze tutaj trochę węgla upuszczę. I zobaczmy jeszcze, jak idzie składowanie węgla ewentualnie na tej wyspie. Nadal się składuje, więc... jeszcze 40 na jakby... wsparcie... słowiowo finansowe naszej wspaniałej produkcji stali. Zarzucę tutaj trochę. Dobra, może zamiast tego lepiej byłoby tam dostarczyć trochę żelaza. Weźmy te 36 sztabek, niech się cieszą. Tylko mam już dwa gadżety. Ciekawa sprawa. Ciekawe, kiedy będziemy pozostałe. Ale dobra. Jak tego nie możemy zrobić, to... nie pójdźmy, zobaczmy, co tam jeszcze ewentualnie... Też nie wiem, kogo oszukuję. Co tam ewentualnie może być do zrobienia. Prawda jest taka, że nic. Na drodze do jakichkolwiek ogarniania czegokolwiek stoją nam właśnie głównie rzeczy pokroju, no. Brakuje mi teraz słów. Naprawdę brakuje mi słów. No stal, tak, to właśnie o to chodziło. Ale tak się inaczej. Zamiast może narzekać na stal, to warto by było postawić tutaj piec elektryczny. Od dwa. Dobra, zróbmy to. Zawsze będziemy przynajmniej produkować jej odrobinę na tych terenach. Za tym idzie nam. Damy radę, może. Nieco jest miałpem dzisiaj. Dobra, cegły. Kamienia nie potrzebuję, to... I teraz co? Będę się tylko tutaj kategorycznie powiedzieć, nie są obsługiwane przez boty. Chyba jak boty zaczną to obsługiwać, to będzie masakra. Cały żelazo przerobią i to, więc nie. Nie wolno wam. I teraz tak, tutaj stal. Tutaj... też stal niech będzie. I tak, ile się zrobi, tyle się zrobi. Mam jeszcze 80 żelaza, więc... tyleż samo też bym wziął. Nie umiem. Miedzi. Co, ja nie umiem w matematykę dzisiaj. Masakra ze mną. Ale dobra, dobra, aha, więc teraz tak, raz, dwa. Teraz dajemy tutaj, ile się wyprodukuje. Najważniejsze po prostu, żeby była na wszelki wielki. Tak, jakby to potrzebowało właśnie czegoś z tych pieców elektrycznych, to teraz moja ręczna produkcja raczej będzie w stanie mi to zapewnić, kiedy te wyspy pozostałe nie będą miały jak, więc no, udało się. Teraz tak, czy da się tutaj zaznaczyć, że... nie, niestety, żeby... bo chciałem zaznaczyć, żeby tutaj wszystkie te miedzi, nie miedzi, inne takie rzeczy były składowane.
I czego mi brakuje do tego pieca teraz znowu? Nie do tego, nie do pieca elektrycznego, kurczę. Mam lagę tego. Kamienia. Okej, okay, kamienia chcecie. To dam wam kamienia. I... jak dam kamienia? Czego teraz brakuje? Miedzi? Okej, okay, miedzi zaczęło mi brakować. Czyli dwa piece nie są wystarczające. Dobra, moja personalna produkcja stali z szczęścia nam w tym pomoże. Ale jednak chyba tam trzeba trzy piece poogarniać. Więc tak, dostawiamy trzeci na miedź. I tak. No jeden na węgiel też mógłby się tutaj przydać na wszelki wielki. Jako takie wsparcie węglowe, więc... niby go odrzuciłem, ale możemy go przywrócić do pracy. Niech rozwala tutaj krzaczki. Czemu nie? Ja nawet zostawię przy antenie, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby po prostu rozwalał krzaczki. Jak będzie rozwalał krzaczki, to tam potem mu nastawimy fajną rzecz, która się nazywa... W sensie nie będziemy stawiać fajne rzeczy, tylko tak, postawiam tutaj piec, który będzie przerabiał to powoli na węgiel. I dobra, zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Nadal pracują tylko dwa piece. Co trzeba by było ogarnąć zbiarcza. Właśnie, zapomniałem, że mam punkt umiejętności. Więc mogę teraz zrobić coś ciekawego. Biofuel nie. Woda na farmy, co? Nawet tego nie mamy. Assemblery nie mamy. Życie botów. Fajne rzeczy, ale potrzebuję chwilowo. Dodatkowy bot na wyspę, to byłoby fajne. To też byłoby fajne. O. Duże głazy piasku. Nie, patyki. Więcej patyków. To pomoże wszystkim wyspom. To tak nie żartuję, definitywnie pomoże wszystkim wyspom. Dobra. A teraz kolejna produkcja żelaza, czy produkcji... Dobra, zróbmy produkcję żelaza, bo czemu by... Nie. Czemu będziemy mieć z tym spokój. Mamy po trzy piece, co oznacza 9. Na powiedzmy pełną partię. Jak ten jeden na węgiel się postawi, to już będzie dobrze. Teoretycznie. Może piece będą wtedy lepiej pracować. I dobra, jeszcze tak w ramach wsparcia społecznego, ponownie tak to nazywam dziwnie, zabiorę kilkaset sztabek zarówno żelaza, jak i miedzi na moją główną wyspę. Czemu nie? On to spokojnie się przerobi tutaj, bo to zyskałem trochę spokoju do pracy. Nigdy mi tego nie postawił, bo tutaj i tak posegreguję, więc będzie fajnie. No to jeden piec wystarczy w sumie? Może też byśmy zrobili potem budowa, ale to później. Na razie jest chyba wszystko w porządku. No, no to wygląda, że jest wszystko ok. Więc, ja. Skoro wszystko jest ok, w porządku i tak dalej, to... po prostu... pomogę ci trochę w produkcji piasku. Czemu w sumie produkcji piasku? No nie do końca w produkcji piasku, raczej w zbieraniu piasku, czy tam wydobyciu piachu. No, teoretycznie tak, powinno być lepiej. Dobra, XP z tego dosyć powoli, ale coś tam będzie, więc tak. Niech będzie. I jak teraz myślę tak o tym wszystkim, to... powiedzmy, że po prostu spotkam się za chwilę, bo przydałoby się jeszcze poogarniać parę tutaj rzeczy, może poziomów, może czegoś innego. Wszystko stabilniej pracowało. I jeśli będzie możliwość, to już produkcję węgla tylko tutaj zagwarantuję. Tak, co widzę, można.
Dobrze. No to ten. Do zobaczenia, usłyszenia, jak złotek są, za chwilę. No dobra. Trochę się tutaj pofarmiłem. Dość sporo bym nawet powiedział. Na całe nieszczęście jest to już wystarczające na większość planów, pomysłów i tak dalej. Więc po prostu... Ogarnijmy to w taki sposób. Jeszcze tutaj tylko szybko, żeby... A, właśnie nie. Tutaj nie miało być kuli wodnej. Dobra. Zaraz to tutaj posegreguję w takim wypadku. Będzie dobrze. I teraz tak. Zobaczmy, co mam tutaj za technologię. Więc tak. Rafineria przemysłowa. Która będzie produkowana plastik. Jej. Dalej zaawansowana produkcja, która będzie robiła plastil. Czyli pewnie jest połączenie plastiku i stali. Dobrze. Tutaj już mamy wszystko. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, potrzebujemy jeszcze trochę więcej stali. O co się akurat nie martwię, bo mamy tego bardzo dużo. Jako, że mówiłem, trochę pomogłem temu wszystkiemu. Odblokowujemy nową wyspę. Okej. Okay. Nowy klimat. Teraz rafineria przemysłowa. Zobaczymy, czego ona potrzebuje. Smar? Plastik się robi z grzybów. Okej. Okay. Grzyby będą na tamtej wyspie chyba, więc... ogarniemy to szybko. Okej, okay, widzę, że tutaj dużo wody będzie można. Są też patyczki. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. I występują te grzybki. Okej. Okay. Więc trzeba tu ogarnąć wszystko. A, właśnie, punkt umiejętności. Prawie o nim zapomniał. Ja mam o różnych rzeczach i nie ukrywam, jest bardzo dużo fajnych. Na przykład gdzieś tutaj był jakiś super lepszy smar. Będzie trzeba to wziąć, bo na razie smaru w ogóle nie mamy. Niedobrze. Ale tak... Mógłbym wziąć to, żeby szybciej ogarnieć już tutaj rafinowanie. Ale nie, weźmy już teraz na większe grzyby. To jest tak, to potrzebuje 3 energie. O, więc 2 panele. Starczą na 2 takie. Dobra, postawimy tutaj 4 panele, to nie będzie problemu. Tylko kwiaty muszę odłożyć. Jak weźmiemy sobie tam postawimy. Rafinerie jakoś powinny działać teoretycznie. Bo tutaj nikt nie będzie można postawić, co by było dziwne z tymi panelami, ale tak. Dobra, 4 panele. I teraz tak, rafineria przemysłowa. Na razie jedna, bo nie wiem, jak to będzie działało. 4 grzybki na to. I teraz tak, jak to mamy ogarnięte, to robimy przenoszajkę. Informacje dla bota tutaj umieszczaj plastik, jak zwykle. I dobra. A czy jest tutaj coś jeszcze, co musimy ogarnąć? Szybko chyba nie, więc to będzie w logistyce. A na antenę potrzeba żelaza, no oczywiście, że zapomniałem żelaza. Dobra, zostawmy przy okazji jeszcze jeden składzik. Czemu by nie? On chyba potrzebował zwykłego kamienia, czy cegieł, już nie pamiętam. A tak czy inaczej, jeszcze jeden składzik z dopiskiem, że to jest na żelazo. Dobra. Od razu lepiej. I teraz cia. Co ja miałem tu wziąć? A, żelazo, tak. Jak się rozproszyłem, byle czym. Wziąłem żelazo. I co? Tak. Antena. Jedna. Jest. Nadal nie wiem, gdzie jest smar. Ale dobra. I skoro mam tą antenę, to teraz wypadałoby... iść tu boty, w sumie. Jeden bot wojownik na pewno, na wszelki wielki. Dobra.
Jeden ogarniacz, jak ja na nich mówię. Bieracz. Ostatnie miejsce jeszcze nie wiem, na co poświęcę. Ale powiedzmy, że prawdopodobnie będzie to zależne od tego, czego będzie najbardziej nam potrzeba tutaj. Więc tak, wojownik, ochrona. Ty zbierasz grzyby. Jak będzie do anteny, bo to nie ma znaczenia. Ty robisz to. Gotowe. Dobra. Obyśmy tylko dali radę z tym wszystkim. Patrz na to, to może dwóch zbieraczy by tutaj nie było w stanie wyrabiać. No w sumie teraz jakąś duży grzyby, to może tak, to przenieśmy jeszcze jednego zbieracza. No jeśli będzie tam źle, to zawsze można wymienić. No ale dobra. To już będzie załatwione, teoretycznie. To będziemy mogli już bezproblemowo zająć się ważniejszymi kwestiami. Patrzcie, ile mamy już doświadczeń. O, przekaz ze skorki wody zbierają. Ciekawa rzecz. Szybko jeszcze na kamieniach dobiję kolejny punkt. Na co go poświęcę jeszcze? Nie mam pojęcia. Gdzie zaraz wymyśli, zobaczy i tak dalej. Tylko muszę go zdobyć. Dziękuję. Jeśli chodzi o wyspy, 3 plastiki. Dobra. Jeśli chodzi o rzeczy tutaj, no bez plastiku już nigdzie nie pójdziemy. W takim też wypadku puszczę co się da. Nie chcę podnosić rzeczy. Niech boty to przesortują. I zobaczmy, czy ktoś nie ma do mnie jakiejś sprawy, bo może coś jest. Z nowego. Pamiątki nie mam nic. Użytkowe. Tutaj też nie. Jeśli chodzi o nich, to chyba potrzebowałem tylko plastika. Tak, plastik i gałęzie. Właśnie, 8 takich tych kłów. Dobra, wiecie co? Jeśli potrzebuję 8 kłów, to zróbmy coś bardzo fajnego. Bo ja wiem, jak te kły szybko zdobyć. A tutaj je dałem. Okej, mamy 3 kły. No tak, ogólnie kwiaty tutaj też sadzę, hoduję. Na potrzeby wiadomo jakie. I no, mamy składnik z jakby mamy, dobra. No i tak, hodowały na nie, na potrzeby wiadomo jakie. Ale teraz chcę sprawdzić, czy da się jeszcze raz tutaj te kwiaty dać. Teraz na pewno chcesz wejść, widzicie, nie ma tych czaszek, nie ma niczego. I wygląda na to, że można tutaj ciągle przychodzić. Przehandlujmy jeszcze jeden kwiatek i będziemy mieć po prostu wystarczająco też, by jeszcze bardziej przyspieszyć sobie chodzenie. Easy. Z tego co widzę, bossy dropią to samo, nieważne czy walczysz, czy przynosisz kwiatek przysłowiowy, więc przyniesienie kwiatka jest lepszym rozwiązaniem. Jesteśmy wtedy friemedli, a ja lubię być friem ze wszystkim, co istnieje. Nie, proszę. A, 6. Ja tam widziałem 8. Jak byłem taki ślepy. Właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, zobaczmy, ile w muzeum tego było potrzeba. Okej. Okay. Tu mamy ogarnięć. Teraz 5 kwiatków jeszcze. Czyli 4 jeszcze muszę przynieść. Dobra. Z tych rzeczy chyba nic nie mogę na razie. Tutaj grzyby zaraz będę mógł przynieść. W sumie, bo czemu by nie? Ale te... Tamte rzeczy to jeszcze nie. Plastik, no mógłbym przenosić powoli, ale lepiej nie. Tutaj tego mi brakuje. Nie mam pojęcia, jak ja bym miał to odnaleźć, ogarnąć, zrobić. Cóż, a właśnie, może coś mi powiesz? Nie, niestety. W ogóle nikt mi nic nie chce powiedzieć nowego, takiego ważnego, pomocnego. Trochę smutno. Ale okej, okay, niech tak będzie. Zobaczmy, czy plastik się w ogóle
produkuje. Okej, nawet bez smaru jakoś się to będzie produkowało, więc fajnie. Mamy pierwszego plastika. Powoli się to robi, ale ważne, że jest. Tak, ten co z nim zrobimy? To? A raczej nie. Tutaj moduł prędkości bota. A tutaj moduł leczenia bota. Fajne. Jestem tutaj, mamy skaner biomu. Oczyszcza dzikie wyspy, może budowanie na nich. Nie wiem o co chodzi, ale biorę. To szczerze, nie mam pojęcia co z tym chodzi. Czy oczyszcza dzikie wyspy i umożliwia budowanie na nich. Tylko na dzikich wyspach? Czy to jest dzika wyspa? Co jest dziką wyspą? Powoli zaczynam czuć, że podjąłem złą decyzję, badając to teraz. Definitywnie. A rafinerie, jak widzę, nie pracują najszybciej, więc... Stawmy drugą. I okej. Teraz trzy plastiki są potrzebne na następną. Jak przy tym jesteśmy, to tak. Wiele opcji naprawdę jest tutaj świetnych. Ale chciałem ten wzmocniony laser już od jakiegoś czasu. Tak teraz już trochę nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem. Ale tak czy inaczej. Zresztą już węgla nie potrzebują. No świetnie. Jeśli nie potrzebują węgla, to oznacza jedną rzecz. Można tu postawić coś jeszcze więcej, teoretycznie, ale na razie nie. Ważne jest tylko to, że udało się ogarnąć wszystko, więc ta tutaj wyspa może chyba wrócić trochę do produkcji też sztabek miedzi samemu. O! Ktoś coś... A dobra, myślałem, że ma jakieś zadania. To tylko informacja. Odbierz swoje wzmocnione buty. Nie, to też nie jest dzika wyspa. Czemu są te dzikie wyspy? Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co jest dla mnie dziwne. I nie mogę niczego na razie, ale co tu mam nowego? Wymaga już materiałów bardziej zaawansowanych niż mogę dostarczyć. A dobra, 50 gałęzi i plastik. 3 plastiki i 50 gałęzi. Dobra. 50 gałęzi to mogę nosić ze sobą już cały czas nawet. W sumie czemu biorę 30 piątkę. Dobra, 50 gałęzi jest. I plastiki teraz tylko zostały. Nie, wszystko jest chyba okej. Okay. Tak myślę, czy coś nie zepsułem. Tylko zobaczmy jeszcze ekstraktor nasion. Jak działa? Możemy też to tutaj produkować. Żeby teoretycznie na grządkach móc sobie też... No, na grządkach właśnie sadzić grzyby. Może przyspieszyć trochę. Tworzenie się zapasu. Jeśli chodzi o kupy, to się nie martwcie, co wam zaraz przyniosę. Czy jakieś jeszcze inne rzeczy mogę tu ekstraktować? Czy na gałązki albo z ornika strzępowego? Gałązka jeszcze ewentualnie może być dobrym pomysłem kiedyś, jeśli trzeba będzie gdzieś coś, ale... Na razie bym powiedział na...
Nie wiem, ile tych farm grzybowych zrobić. Stawmy jeszcze może ze dwie. Jestem prawie pewien, że boty dadzą radę to ogarnąć. I zaraz tutaj kupy też przyniosę, jak mówię. Więc tak, będzie dobrze. Nie sądzę też, żeby miało zabraknąć z powodu tego, że nagle tam grzybki sadzę. Tego wszystkiego na potrzeby rafinerii. Na pewno pomoże to botom. Nie, magazyn grzybków też mogę tutaj postawić, bo czemu nie? Przynajmniej nie będą leżeć na podłodze. Magazyn tutaj grzybki. Dziękuję. I teraz jak jeszcze jesteśmy przy tym wszystkim... Zniszczymy meduzę. Ja wiem, że jestem trochę głupi, ale chcę zobaczyć, czy z ich zwłok czegoś fajnego nie dostajemy. Na, nic fajnego. Więc jeśli nie ma nic ciekawego, to pozostawmy je w spokoju. Tak będzie najlepiej. I tak, moduły botów. Wiem, że na mnie krzyczą tutaj przyspieszenie. Używa kamienie szlachetne, by przyspieszać produkcję na wszystkich wyspach. Przefiora szybkość i rubinowy rozmach. Mam tych rubinów trochę, to będzie można ogarnąć nawet. Fajna rzecz, ale... Ma być totalnie szczery. Jestem na nie. Chwilowo. Nie ma co się po prostu wysilać odnośnie... Powiedzmy... Ocenia produkcji w momencie, w którym jeszcze i tak ta produkcja jest, powiedzmy, spokojna. Okej, jak dobudujemy kolejnego, to też mogę kolejne rafinerie tutaj postawić. Tylko odbierzemy trochę stali, a widać, że stali jest tutaj wystarczająco dużo. Dobra, trzy rafinerie teoretycznie powinny być już wystarczające chyba na to, by zająć się tym wszystkim. A, jest dobrze. Tylko jedne co to, nie mamy bota, który osobiście zbiera wodę, więc trzeba liczyć na to, że nasze bredne ośmiorniczki, to jest takie robocze nazwa, będą po prostu nam tę wodę dostarczały. Ewentualnie ja mogę porozbijać wszystkie tutaj wody, krzaczki, inne takie rzeczy, bo czemu by nie? Dobra. Niech się też żywią tą wodą. Nic nie przeszkadza. A jak trzeba będzie, to nawet sam mogę je nakarmić. Mamy jej i tak dużo w zapasie. Sno. Rozsypmy trochę wody. Ale na standardzie tej gry jest to prawdziwe. I dobra. Jak tam produkcje? Plastiki. Zaraz będzie trzeci. Teraz wielkie pytanie. Co z tym robimy? Adblokuj 7 wysp, achievement, i pojawiły się kolejne. Zrobiłem dobrą decyzję? Nie wiem. Ale i tak się zaraz zobaczy. Zanim to jednak, to... Muszę po prostu zmienić swój wygląd. Muszę. Nie mogę tego nie nosić. Bardzo przybliżony jest tutaj wilk. Ciekawe. Ale dobra, teoretycznie mam tutaj nowe jakieś rzeczy. Słodka trzcina. I jakieś drzewo, z którym nie wiem, co mogę zrobić. Sadzonka drzewa jagodowego. Okej. Okay. Drzewo, na które będą jagody chyba rosnąć. I zniszczę takie drzewo jedno niestety, ale więcej już nie będę. Obiecuję. I są też jakieś te kwiaty. O. I to jest ta dzika wyspa. W końcu. Okej. Podoba mi się.
końcu wiem, do czego to służyło. I jest dobre, przydatne. Fajnie. Mógłbym tą wyspę zostawić jako dziką, taką nieokiełznaną, tajemniczą. Popatrzcie. Po pierwsze, coś tu jest, po drugie... Muchy, które były tam jako asystentki tego, powiedzmy, bossa, tutaj są złe, niedobre i chcą mnie zamordować. Czekać z powrotem na swoją wyspę, bo zaraz mi tlenu zabraknie. A nie wiem, co się stanie, jakby do tego doprowadził. Ale tak... Przez te wszystkie trawy ciężko zobaczyć, co to jest. No shit, Sherlock, po pierwsze. Po drugie... Co to jest? To jest rakieta rozbita. Ale dobra. Nie ma co marudzić. Naprawdę. Bierzmy jeszcze szybko te kwiatki tylko. Czym brakującego? Tak, brakującego. I na tym będziemy kończyć epizoda. Jak tylko oczyścimy wyspę. Tam czyścimy, zeskanujemy, poznamy. Jak złotek zwał. Tak czy inaczej, udało się to. Co się teraz stanie? Chcieliśmy jakiś sygnał, który... zabił trawę? Znikł. Okej. Krawr, awa, kruksa, waha, kroka, kruwak. Łączało to, potrzebny translator. Testowanie. Przepraszam za to. Nazywa się Kruwa. Miałem problemy z moim statkiem i to była najbliższa pewność, na którą mógłbym wylądować. Jak widzicie, jest teraz bardzo uszkodzony. Czy mogłabyś mi pomóc go naprawić? Jeśli będę pracował sam, zajmie mi to kilka dni. Bardzo jeszcze nie które przetrwały, ale myślę, że niektóre z nich będą musiały zostać wymienione. Czy możesz mi pomóc z nowymi częściami? Możesz zobaczyć, będzie mi potrzebny na statku kosmicznym. Moi radcy zawsze podarowują nowo poznanych ludzi, więc przyjmij to ode mnie. Zakładam, że szukasz sposób na sprzedanie nadmiaru zasobów, co? Katalog sklepu. Kupuj zdalnie w sklepie międzyplanetarnym. Der? Okej. Miałem problem z moim statkiem, chyba najbliższy punkt, na którym mogę wylądować. Okej, tak, jasne. Dwie stale i dwa to plastikowe stale. Dobra, pomogę. I przy okazji coś na mnie krzyczy? Nie wiem. Postawimy kiosk. Międzynarodowy. Można jeździć, kupić jeden, zwiększyć poziom swojego kupieckiego członkostwa, co pozwala ci kupować bardzo wysokie produkty. Nie ta eksportująca, tylko dostarczy produkty, które będą sprzedawane za kredyty. A... Kupujemy. Okej. Interakcja, butelka na biopaliwo? Ładunek, kontrakt, wybierz. Stal. Steel. Podoba mi się to. Ale dobra, na razie z tym już nie mówimy. W tym momencie już definitywnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, w następnych epizodach... Właśnie. Co będzie w następnych epizodach? Nie mam pojęcia. Ale na pewno będzie to coś ciekawego, więc no, trzymajcie się i hej.